Bottle of Starlight lub butelka gwiezdnego światła jest jednym z bardzo wyjątkowych przedmiotów Doors. Po wypiciu jej gracz w kilka sekund doładowuje 50 punktów zdrowia bez względu na jego stan. Oznacza to, że wypijając tę butelkę z pełnym zdrowiem, jesteśmy w stanie posiadać 150 punktów zdrowia przez kilka kolejnych sekund. Jeśli wykorzystamy to w odpowiednim momencie, możemy uniknąć śmiertelnego spotkania z potworami zamieszkującymi piętra w Doors. A dziś będziemy testować to na jednym z najbardziej tajemniczych potworów w Doors, który nazywa się Dread. Więc jeśli chcecie razem z nami sprawdzić, czy to się uda, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba, żeby nie ominąć więcej moich filmów z Doors. Hej, diable, musisz mi pomóc. Co tam, diablico? Musimy opanować świat. O, potrzebujemy takie, patrz, takie. Opanowywać świat. Takie, ale tylko większe. Duże. Tak, o, chcesz jedną? Dobra. Dzięki. Jedna osoba wystarczy, że będzie miała 100 pieniążków, przypominam. Raczej tak powinna jest. Tak, o, mrygnęło, nie podobało mi się to. O, backdoorsy są trudne. Ja się boję. O Boże, będzie leciał, prawda? Dobra, spojrzał się gość na ciebie, słyszałam. Znaczy, ty się na niego spojrzałeś, nie on na ciebie. Rozumiem, tak. Że ty biegniesz po prostu do przodu, a ja sobie mam zbierać. Tak, no nie spojrzałem na ciebie, no kurde. O, leci, o. Uwaga, wchodzę. Bo nie ma tutaj hajda, więc możemy sobie siedzieć w szafie ile chcemy. Ja tak, on długo leci. Dobra, pamiętaj, że on musi się cofnąć. Dobra, nie cofnął się. Zapomniałem o tym, ale już mi powiedziałaś. Aha, no to fajnie. Prawo. Boże, musiałam grę sobie podgłosić, bo miałam tak cichutko, że to jest szok. Wow, ale poleciał! Ale on ma szybkie nogi! Tu. A ja nie mam pieniędzy. Dobra, mam 40, na razie starczy. Nie wiem gdzie, chyba tam. Lewo. Dobra, widzę. Dobra, szuflada, mam 50. Lepiej, dobra. O, czy tutaj było miejsce? Dobra. Ja już wejdę, bo ja go słyszę bardzo za sobą. Dobra. Cofnął się do mnie, dobra. Znowu się cofnął, poleciał. Okej, dobra. Poleciał już na maksa. Tak, poleciał na maksa, można iść. Dobrze. Gdzieś tu otworzyłeś. Tu, dobrze. Tu, 38. Tu. Otwieramy, nie ma nic. Są pieniądze, dzięki. Dzięki. Kolejne. 70 mam, dobra, jest okej. Już na pewno na końcu dostanę te pieniądze. O. Dobra. Wzięłam płatkę, bo się przestraszyłam. Myślałam, dobra. Że jest bliżej mnie. Dobra, chyba. Nie jestem pewna, co on robi. Dobra, nie. Poleciał. Nie byłam pewna, co on jakoś robił. Jakoś tak dziwnie, musimy na dół. Aha, bo po schodach leciał, dlatego. Dobra. Tego tak dziwnie, no. No. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej, na pewno. Dobra. Tam. O, ciemny pokój, patrzymy się w dół, bo może prosto. Stać gość. Chociaż on tylko stoi chyba w pokojach ze światłem, mi się wydaje. Nie wiem. Bo on też taki dobra, dźwięk mamy... wydaje. No, jest tutaj szafa. Dobra, są szafy. Ja już wejdę. Dobry pomysł. No ale. Uwaga. Poleciał, cofnął. Cofnął do ciebie. No i sobie! Dobra. Bezpieczeństwo. O, będziemy musieli kliknąć, jesteśmy blisko jakiegoś czasu. O, w którą stronę? Nie wiem. O Boże, w ten sposób, dobra. Tutaj rozumiem. Chyba. Mam. Tu? Dobra, o, spojrzałam się na gościa, sorry. O, mamy mało czasu. 9. Dobra, mało czasu i mryga. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Idź sobie! Przeleciał. Dobra. 26, jest. Dobra. Ja wzięłam w razie co, bo już myślałam, że nie zdążymy. Mamy luźno. Kolejną minutę, okej. Okay. Dobra, małe pokoiki. To luź, to połowa. 24, połowa dopiero. Dobra, ja nie muszę już zbierać pieniędzy, ja ewentualnie będę otwierać, żeby dostać potka, no tak w razie co.
22. Kluczyk. Okej. Okay. No leci, leci, leci. Znajdź sobie szafę! Mam. Stopam do ciebie. Dobra. Poleciał, poleciał. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Nie mamy czasu, nie mamy czasu. Musimy iść. O nie, to jest najgorsze, nie? Jak tego czasu jest mało. O, jest jeszcze taki pokój. Jest. Dobra, dobra, klikaj. Jest, dobrze, 19. Tak jest. Okej, okay, okej, okay, dobra, może być. Potek może? Nie, nie ma potka. 18. Oj, lewo. Tu, dobra, gdzie on? Znowu mryga, no ja cię kręcę. Już wejdę. A, widzę cię naprzeciwko! Siemka, cofnę się do mnie. Dobra. Poleciał. Możemy iść. O, potek. Dobra, dobra, jest potek, jest potek, jest potek. W razie co mam? Teraz które? 15. No, o, musiało Boże. Się zacząć. No dobra. Na sam koniec będziemy lecieć. Pewnie tak. Pewnie tak. I tak. Jest tu, 14. Leci. Dobra, jest dźwignia. Ja kliknę, ja kliknę. Tylko niech... Albo dobra, kliknę. Wejdę. Gdzie? Uwaga! Uwaga! Cofnął się! Do mnie. Dobra. Tyle. Uciek. Idziemy dalej. Które to? 13. Jest gość, słyszę go. On taki dziwny, buczący dźwięk wydaje. 12. Mm-hmm. 11. O, dużo pieniędzy. Dobra, teraz już mam! Ja powinienem zbierać kasę. No, ale po co? Jedna osoba wystarczy. Chyba, że naprawili ten błąd. Chociaż nie sądzę, nie powinni. Dobra. Wchodzę. Wchodzę. Na to wchodzę, no. Cofnął się! Prawie wyszłam z szafy! Dobra, 9. A bo ty tu byłaś. Teraz będzie tu pewnie. No. Dobra, 8. 7. O nie, nie lubię tego. Dobra, jest dźwignia? Dobra, git. 6. Ja już wejdę, bo coś tak nagrywa. Mocniej było słychać, nie podobało mi się to. Dobra, poleciał. Nawet się nie zatrzymywał. Super. 5. Blisko końca, blisko końca. Czekaj, bo mi... Czemu, bo mi ścina się, o. Czemu ci się ścina? Nie chciało mi szafki otworzyć. 4. 3. 2. O, i na pierwsze potrzebujemy klucz. Dobra, ale się udało. Nie patrzcie na niego, nie patrzcie na niego. Jest! Udało się! Mamy potka! Potka, potka. Dalej to działa. Chciałbyś trochę? A, ja nie muszę kupować, bo ty możesz mi kupować. Chciałbyś trochę potków? Chciałbyś ich trochę... Dobra, chodź, idziemy! Musimy sprawdzić jedną rzecz! No dobra, w takim razie jedziemy. Ja chyba wezmę wielką, zwykłą latarkę. Dobra, chyba mi starczy. Miałam coś brać? Nie musisz. Oczywiście, że nie musisz. Chyba, że jesteś bogaczem i chcesz się pofleksować na przykład. Nie jestem bogaty. Nie, nie jesteś. Miau, 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 miau. Yes. Miau, 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 miau. De miau, miau, miau. De miau, miau, miau. Okej, słuchaj. Ja w wyrwie mam potkę i ona mi będzie potrzebna do sprawdzenia, czy potwór znany jako Dread da rady mnie zabić. Dread. Tak, o, mam rzeczy, dobra, fajnie. Nie to zrobiłam, co chciałam, ale niech będzie. Niestety nie mam jeszcze lampeczek. Mam jedną. Dobra, więc weźmy sobie... O, poczekaj, zrobimy tak, bo ja dalej... Czy ja mogę glow sticka włożyć? Nie gadaj. O, czemu mój nie? Boże, mogę glow sticka włożyć do wyrwy. Czemu nie? Nie wiem, myślałam, że nie mogę. Ola, where druga lampka? No ja nie posiadam, pewnie tu, oczywiście, że tu. Już mam, już posiadam. Mam. Więc będziemy musieli po prostu poczekać na niego, bo on się pojawi. Zaraz po tym, jak otworzymy te drzwi, poczekamy odpowiednio dużo czasu. Niestety nie mamy zegarka. Bo postanowiliśmy nie przychodzić dodatkowo pierwszego piętra. Więc będziemy musieli to zrobić na wyczucie. Na oko. Wyczucie. Chcesz, to możemy otworzyć kolejny pokój. Może tam będzie jakiś fajniejszy czy coś. Bo równie dobrze możemy na tym stać. Bo chyba od pierwszego nawet może się respić z tego, co wiem.
Nie musisz robić psy. O, dobra. Chyba od pierwszego. O, poczekaj, bo otworzyliśmy pierwsze drzwi, skoro już na niego czekamy. Tak. To ja sprawdzę, czy po otwarciu pierwszych drzwi wyrwa się niszczy? Chyba tak? Nie. A nie, cały czas jest. Czyli w teorii jakbym, w teorii, jeśli dostałabym krzyż teraz tutaj, na tym pierwszych drzwiach. Nie możesz odkładać, tutaj możesz tylko wyciągać wyrwy chyba. Ale ja mam niebieską dalej, wiesz? No, o niebieskiej mówię. No, możesz wyciągać, możesz zamieniać. Jeśli trzymasz coś w łapce, to... Kanapce. To możesz po prostu wymienić to, co jest w wyrwie. Poczekaj, czy ty poszedłeś dalej? A nie, jesteśmy tu. Chodźmy dalej, żeby nie był taki nudny pokój. No ten jest trochę większy na przykład. Ten jest trochę większy, mniej nudny, tak. Trochę większy, mniej nudny. Fajnie by było w ogóle, jakbyśmy trafili ten mega giga rzadki pokój. I nie mówię o tym pokoju, który ostatnio trafiliśmy, bo jest jak ktoś jeszcze nie widział, rzadszy. To niech nadrobi. Tak, jeśli ktoś nie wie, o jakim pokoju gadamy, to musi nadrobić film. Ale jest jeszcze rzadszy pokój, Krystian. I to jest pokój, który jest taki zamkowy, wiesz? No, z trzeciego spooky piętra. Chciałabym go trafić, nie ukrywam, że nie. Ale jest na niego, o, wystarczająco mała szansa. Oj, biedny ty. Gałgan. Ola, ogród. Ogród? O, ale to duży ogród czy mały ogród? To ten zły ogród. O, to mały ogród. Nie mogę ogród tego zapalniczką spalić, niestety. A mogliby dodać taką opcję, że zapalniczką mogliby to podpalasz. I na przykład, wiesz, żeby to zbyt OP nie było, to zużywać, że... pół zapalniczki albo całą. Całą zapalniczkę ci zużywa na przykład, nie? Myślę, że to by ale było to spoko. Ale to równie dobrze pewnie by musiało być tak, że zabiera ci cały... Musiałabyś mieć całe paliwo coś, bo niektórzy by robili tak, żeby zostawiali 3% paliwa i podpalali. No... To idziemy dalej? Mogliby. Nie, zostańmy tutaj. Mamy fajnego kolegę. O, psyta mam pierwszego gdzieś. Nie, nie mam. Nie mam! Miałam psyt, a nie miałam psyta? Czy to był twój psyt? Nie wiem. To nie mój. No ty nie zrobiłeś tego psyt, bo to było growe tak, psyt. No dobra. Ponieważ tylko ja mam butelkę, ty jej nie posiadasz. Ale butla. No dzięki, fajna jest, nie? Taką gwiazdkę ma na sobie, ja mam gwiazdki na sobie, butelka gwiazd ma na sobie. My po prostu... A czemu nie chciałeś dreda testować na pierwszych dorsach? No bo stwierdziłam, że to będzie śmiesznie. Już na pierwszych robiliśmy. O. Na Mańcie... Jesteś pewna, że tu się spawnuje? Tak, jestem na 100% pewna, że tutaj się spawnuje. Tylko okay, niestety, tak jak mówiłam, ponieważ... nie przeszliśmy pierwszego, tylko od razu weszliśmy na The Mines, to nie mamy z hotelu zegarka, więc nie zobaczymy, jak ten czas leci, więc niestety musimy tutaj... No nie, tutaj... bo tu nie ma zegarków. No nie, więc pewnie musimy z 10 minut tutaj postać, jak nie więcej. No, trudno. I poczekać. Poczekamy. Oj, otworzyłam nie chcąc kolejne drzwi. Zrestowałaś... Tak. Nie chcąc, no ale nawet nie podeszłam do nich na tyle blisko, same się otworzyły. Dobra, to tu będziemy, tutaj jest... Tu mamy światło. Dobra, no w poprzednim też mamy światło, jakby nie patrzeć, parówka, nie? Parówka. Parówka, konewka. Otworzyła drzwi. No trudno. To od teraz czekamy jakoś 10 minut. O, Krystian! Krystian, dzieje się. Dzieje się, dzieje się, dzieje się, dzieje się. Coś się dzieje, ewidentnie. O, dobra, zatrzęsła się ziemia. Postać oddycha. Zrobiło się szaroburo. Muzyka, słyszysz? Słyszę muzyka. To znaczy, że on może przyjść w każdej chwili od teraz. W każdym momencie. W każdym momencie. On już prawda będzie szedł do nas teraz, tylko jest po prostu teraz, daleko. Teraz? Tak. Muszę się przygotować na niego. Trochę się boję, za każdym razem się trochę boję go, bo on jest jednak strasznym potworem. Nie, czemu? No nie wiem, ma w sobie coś takiego tajemniczego na tyle, że mnie to przeraża po prostu. O, zgasły światła, Krystian. O. Zgasły światła przed nami. Słyszysz to? Słyszę tylko swój oddech i śmieszka w tle. Tak, 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 słychać, słychać, słychać. Co prawda nie wiem, ile na nagraniu będzie to słychać, ale ja słyszę. Mhm. Ewidentnie moja postać jest przestraszona, tak jak ja. Psik mój. Mój psik przyszedł. Zaraz nam światło zgaśnie w pokoju. Ale
przynajmniej potwierdzimy teorię, że on się może spawnować w The Mines, bo widziałam komentarze takie, że nie, on jest tylko na zwykłym. Straszne są te dźwięki, wiesz? Trochę się boję. Co? Odstraszasz go? Ale ty odważny jesteś, nie boisz się? No pięknie, pięknie. Czy ty jeszcze masz stick glowy jakieś? Oczywiście, dobra, że masz. Zamykamy drzwi. O, Krystian? O, cześć, idzie ekran, Ola. Idzie do mnie, idzie do mnie. Ola, dobra, jest, słuchaj, jest. Biorę podkę, gdzie on idzie? O, o. O. Znaczy ja wiem, co się stanie. Zabał mnie! Umarłem. Oczywiście podka na niego nie działa, bo jest to jeden z potworów, który zabija na raz. Nieważne ile mamy zdrowia. Zabiera wszystko. Ale i tak fajnie było to sprawdzić i pokazać wam, że w kopalniach też się pojawia.